Mieszkańcy ulicy Wojewódzkiej w Katowicach skarżą się na zakłócenie ciszy nocnej. Uciążliwy, jak mówią, hałas ma pochodzić z pobliskiego lokalu przy Tylnej Mariackiej, gdzie każdego weekendu ma być organizowana taneczna impreza na zewnątrz. Policja potwierdza, że największa liczba interwencji dotyczy tego konkretnego miejsca, a sprawa otarła się o Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Z mieszkańcami centrum Katowic rozmawiała Fatima Orlińska. Takie dźwięki wieczorami każdego weekendu, jak mówią mieszkańcy ulicy Wojewódzkiej i Francuskiej w Katowicach, to standard. Do tego dochodzi głośna muzyka z pobliskiego klubu, którą według lokatorów słychać nawet do 4 nad ranem. Mieszkańcy są oburzeni, że problem miastu jest znany od kilku lat i do dziś nikt go nie rozwiązał. Cały czas jest głośna muzyka, krzyczy DJ i śpiewają też ci, którzy się tam bawią, tańczą. Także jest to bardzo uciążliwe. Były już podejmowane kroki rozmów, próby rozmów z władzami miasta. Wiem, że sprawa jest w sądzie. I na razie nic, żadnych rezultatów niestety nie ma. Interwencje na policji są takie, że policja tam podjeżdża i pilnuje porządku. I mówią, że po prostu jest to sprawa miasta. Natomiast miasto mówi, że nie może nic zrobić, bo to jest prywatny właściciel. Nie da tutaj się żyć. Mieszkańcy po prostu centrum no nie mają piątek, sobota, no to nawet nie można spokojnie filmu obejrzeć. Jeżeli dziecko idzie spać, to ja, żeby jakiś film obejrzeć w telewizji, przy otwartym oknie, jeżeli są 30-stopniowe upały, to muszę mieć głośność na poziomie 20, gdzie normalnie oglądamy, mamy poziom wolumen na poziomie 8, tak? 8-9 i to już jest głośno. Wieczorem musimy mieć 20. Katowicka policja potwierdza problem z głośnym klubem przy ulicy Mariackiej. Świadczy o tym liczba odnotowanych interwencji. Ale gdy policja na miejsce przyjeżdża, muzyka cichnie. Na przestrzeni ostatnich 4 lat tylko pod tym jednym adresem zarejestrowano 150 interwencji, z których około 80 to zakłócanie spokoju nocnego. Tylko w tym roku podjęliśmy 20 interwencji w związku z zakłócaniem spoczynku nocnego, ciszy nocnej. 3 te interwencje były potwierdzone, 17 nie. To nie znaczy, że nie było zakłócenia ciszy, tylko w momencie, kiedy przyjechała policja, muzyka już była wyciszona. Policjanci za każdym razem reagują. Taka interwencja kończy się wystawieniem mandatu karnego lub skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. Tutaj trzeba przyznać, że właściciel lokalu każdy mandat reguluje i każdą grzywnę nałożoną przez sąd również reguluje. Policja takich pism nie tylko do sądu, ale i Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Handlowej wystosowuje sporo, sugerując rozważenie cofnięcia koncesji na sprzedaż alkoholu. Według statystyk policyjnych to właśnie lokal przy Mariackiej 17 generuje najwięcej interwencji, również tych Straży Miejskiej. Do Urzędu Miasta w Katowicach również wpływały zgłoszenia od mieszkańców, którzy podnosili kwestię przekraczania norm hałasu właśnie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tymi zgłoszeniami mieszkańców prowadzone było naprawdę dosyć długie postępowania administracyjne, kilkadziesiąt wizyt Straży Miejskiej, weryfikowanie tego, czy rzeczywiście te normy głośności są przekraczane, normy hałasu są przekraczane, czy też nie. Wyszło na to, że są przekraczane. W związku z tym postępowanie we wrześniu ubiegłego roku zostało zakończone wydaniem decyzji administracyjnej i przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdzie obecnie trwa kontrola. W ramach tej kontroli prowadziliśmy pomiary hałasu i tyle mogę powiedzieć, że z tych naszych badań prowadzonych przez akredytowane laboratorium, Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ-u, wynika, że normy hałasu określone w decyzji, jaką przedsiębiorca posiada, zostały przekroczone o około 8 decybeli. Co potwierdził w rozmowie telefonicznej sam przedsiębiorca, który nie chciał stanąć przed kamerą. Zgodził się na zacytowanie jego słów. Nadmienię, że w porze nocnej w centrum Katowic samo tło generuje głośność na poziomie 49,5 decybeli, czyli tak naprawdę same Katowice już są ponad normą głośności w nocy. Jednocześnie przedsiębiorca deklaruje, że nie bagatelizuje głosów mieszkańców, bo swego czasu miał wygłuszające panele, które nakazał zdemontować nowy właściciel kamienicy. Zapowiedział również, że wkrótce przy Mariackiej 17 zapanuje cisza, ponieważ klub we wrześniu kończy swoją działalność.